Program Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego jest bardzo złożony, interdyscyplinarny i oczywiście premiera Warlikowskiego jest jakby najważniejszą taką osią tego sezonu, jego kreacja. Natomiast jednym z cykli, którego ja mam przyjemność, zaszczyt być kuratorką, cykl akcje, są to wydarzenia na pograniczu fikcji i rzeczywistości, wydarzenia performatywne, czyli takie, które często już za teatr nie uchodzą, ale na przykład jeszcze nie uchodzą za sztukę współczesną. I wszystkie z nich mają taki wspólny element nawiązywania czy fascynacji tak zwaną low technology, tymi bardzo prostymi rozwiązaniami technologicznymi, które bardzo często porażają nas dużo bardziej niż prawdziwa technologia czy jakieś efekty specjalne, dlatego że obcując z taką magią robioną domowymi sposobami, jakby czujemy z nią kontakt, jednocześnie w ten sposób czujemy ten efekt przeżycia na żywo, efekt teatralności tej sytuacji. I pierwsza z akcji, którą prezentujemy w Koneserze, nazywa się ViewMaster, maszyna do produkowania iluzji. Jest to właściwie taki domek, można powiedzieć, który nawiązuje swoją konstrukcją architektoniczną do XIX-wiecznych sposobów pokazywania duchów na scenie w teatrze. Były takie sytuacje, kiedy właśnie trzeba było, postać musiała się pojawić i nagle zniknąć, więc właśnie przez system szyb, dzięki temu systemowi szyb pojawiała się i znikała. I architekt Laurent Lefogue razem z Ulą Sikle i Heike Hanco wpadli na to, żeby odtworzyć, jakby powrócić do tego pudełka, odtworzyć go na scenie i ograć. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby Wagner żył trochę później, byłby filmowcem, ale jak na swój czas używał tych wszystkich mediów, które ma. I oni właśnie trochę grają z tym pomysłem, że dzisiaj jakby mamy cały asortyment bardzo dużych, wyspecjalizowanych narzędzi i oni sięgają po coś, co jest ekstremalnie proste. I właśnie ich złożoność ich pomysłu, złożoność też przeżycia związanego z obcowaniem, z tą maszyną do robienia, do znikania, do pojawiania się i znikania, właśnie na tym polega. Jakby, że być może prostota jest czymś, co nam trochę umyka, a do czego, jeżeli wrócimy, to jesteśmy tym porażeni równie jak jakimś najlepszym efektem.